Cześć, witajcie z tej strony Pinochet. Zaczynamy kolejny odcinek. Lecimy do gułagu. Odbić Johna, czy jak on tam się nazywa. Nie masz, jak to wyjęł. Dobra, nie ma co mi trężyć. Na pewno musimy to przejąć, kurwa. Pieniądze. Może kupimy coś od handlarza wreszcie. O, tu się rozjebało. Nadciąga burza. Tędy chyba mogło wleźć, ale dobra. Przetestowaliśmy nowe strzały, jak to działa. Nie ma tragedii. Daje. O, flaga. Dobra, jeszcze jedną flagę, tylko gdzie ją znaleźć teraz? Może gdzieś tu będzie, a może gdzie indziej. Nie mogę, no. Wielka odkrywczyni zatrzymana. Tu jakieś prezenty. Monety kolejne. O, tutaj jest ostatnia flaga, to fajnie. Strzały do wspinaczki. Dobra, najpierw idziemy do tego, później idziemy do handlarza. Nie wiem po co te kredyty, ale widocznie po coś są. Kolejny przykład radzieckiej propagandy. No to widzę, że to nic więcej to się nie dowiemy od nich. I to tu coś, jakiś dokument tam trzeba zebrać jeszcze. Użyć tu albo tu. Dziwne, że w inną stronę w gułagu. Ej, miło cię znowu widzieć. Jeśli znalazłaś więcej złota, mam dla ciebie sprzęt. Zdaje się, że jeszcze o nas nie wiedzą, ale bądź dyskretna, dobra? To co jest? Narzędzia do optymalizacji. Sześć broni. Strój komandosa. I to co to jest? Celownik do karabinu. Granatnik do karabinu. 120 chyba kosztuje. Wyciągarka, może wyciągarkę sobie kupimy. No to. Już od dawna miałem na to. No, będziemy szybciej się przemieszczać przynajmniej. Może jeszcze granatnik. A sobie kupimy, a co nam to? Dobra, jeszcze to kupimy. Co robię? Jeszcze przez długi czas to najnowsza technologia. Ja na pewno. Czekaj, co to daje. Zobaczymy.
Te jakieś dwa kałaszki jeszcze są do odblokowania, ale to może kiedy indziej przyjdzie. Jak zbierzemy trochę więcej hasiwka, ale nie wiem, czy jeszcze nam się uda. Dobra, to idziemy teraz. O Boże, ta teraz musi zwalniać. Dobra, na górze są prezenty. Teraz. Nie ma. Nie można chyba za blisko. Nie wiem, czy mnie słyszysz, Laro, ale będę dalej próbować. Coś się tam dzieje. Wspiąłem się na drzewo, żeby mieć lepszy widok na dolinę. Widzę tam stare budynki i jakichś ludzi. Zdaje się, że mają śmigłowce i zwożą tam różnego rodzaju sprzęt. To na pewno trójca. To jedyne sensowne wyjaśnienie. Zdaje się, że jednak nas wyprzedzili, co? Obserwuję wszystko od kilku godzin i znam już harmonogram ich patroli. Myślę, że jeśli dobrze zgram to w czasie, zdołam się prześliznąć. Zawsze byłaś lepsza ode mnie w te klocki. Jeśli tam jesteś i mnie słyszysz, proszę. Dobra, to pito. No, tu można wystrzelić strzały. Będzie później jak stąd wyjechać. Proszę, jeszcze jakaś skrzyneczka nam się przyda. Co tutaj mamy? Już myślałem, że nową strzelbę jakąś dostaniemy. A tu nie. Dobry plecak, nie zły. Coś jeszcze świeciło. Muszę znaleźć schronienie. Jakie teraz schronienie znajdę? Nie wiem, że to będzie niedźwiedź znowu. No masz, a tej co się stało? Nie powinnam w ciebie wątpić, tato. Nie pomogłam ci, gdy mnie potrzebowałeś. Przykro mi. Zamierzam to zmienić. Przekonam ich, że miałeś rację. Że goniłeś za prawdą, nie za bajkami. Oczyszczę twoje imię, tato. Obiecuję. Lara. Już czas. Johna czeka. Johna. Co to za jakieś przejście nowe? Ach.
to za jakieś dwie ścieżki. Albo dołem, albo górą. Dobra, i tak w to samo miejsce prowadzą, więc nie ma sensu. No ty kurwa, to co? Chyba 9. What? Dobrze, że to mi się udało. Jakby była lipa jakaś. Dobra. Nie ma co tu przedłużać. I tak nic nie ma. To lecimy. John musi gdzieś tam być. Niesamowite. Boskie źródło jest w centrum Starego Miasta, zakopane pod lodem. Czas się ruszać. Powiadomię zespoły wykopaliskowe i przygotuję transport. Nasi ludzie napotkali w archiwach nieśmiertelnych. To nie będzie proste zadanie, bracie. Droga do świętości nie może być łatwa. Czy ludzie wiedzą o zagrożeniu? Nie. Ale są gotowi walczyć i zginąć za naszą sprawę. To wszystko, czego od nich potrzebujemy. Konstantin, jesteśmy tak blisko końca. To dopiero początek. Myślę, że Trójca wykorzystuje nas. Co jeśli nie pozwolą ci zachować źródła? Musimy być gotowi na... Miej wiary. Nie zostałem wybrany przez Trójcę. Gdy źródło będzie moje, ich wola nie będzie miała nic do rzeczy. Poprowadzę nieśmiertelną armię Boga. A ty... Ty przeżyjesz. Konstantin z więzień się obudził i jest gotów na przesłuchanie. Idę. Kurczę, ja myślałem, że to... Że idziemy do tego kurnego łagu, a my gdzie indziej. No i widocznie tak musi być. Dobra, dawaj. O ty. Ale zwiecha tutaj idzie. Tylko 30 tych FPS-ów. Myślę, że coś tu będzie ciekawego, a tu nic. Dobra. Co my tu mamy ciekawego? Ślady.
Ciekawe, jak tam by przejechał. Coś tu musi gdzieś leżeć. Wyrzuci się z wysiły. Wygląda czysto. Jej oczy już otwarte. Spodziewamy się towarzystwa? Groft może spróbować uratować więźnia. Dowództwo chce, aby wszyscy mieli się na baczności. Czemu po prostu go nie zabiją? Może coś wiedzieć. Ale Konstantin wkrótce się dowie. Można teraz śmieci zbierać. Chyba przez ten drugi plecak, co odblokowałem. Dobrze wiedzieć, że takie rzeczy mam robić. 4 takie zbiorniczki z paliwki. Ciekawe, jak ono tu się kurwa dostało. Co się stało? Ciężarówka była zbyt ciężka. Moc się zawali. Wszystko się tutaj wali. Zgłosić to? Daj spokój. Wszyscy pakują się i gotują do odejścia. Dobrze. Mamy w końcu to, czego szukaliśmy? Trudno określić. Konstantin dał tylko ogólny rozkaz, aby przygotować się. Lubię to takie killerstwo. No po cichym zabójstwie coś się dzieje. Ło! Fajnie, to mi się spodobało. No, można się taki wyłapywać, jeszcze łapka. To chyba teraz powinno mieć jakieś killerstwo z góry. F-ką. Tego nie odblokowałem. Chyba nie odblokowałem. Ech, ech, ech.
Dobrze, że za mnie dobry killer. Nie ma miękkiej gry tutaj. No, teraz to mnie oszukuje. Chłopaki, słabo. Słabo z wami. Co to za piesek prywiony? Albo coś takiego. Kurna, to tylko tyle.
Myślałem, że to jakoś się zapali, a to dupa. Dupa zbita. Jeszcze dwie sztuki trzeba rozwalić jakoś. Tylko jak? Nie da przejść teraz. Dobra, może tu na dół coś się da jeszcze wycyganić. No to tędy ja wlazłem. No dobrze, no to chyba czas tym spieprzać. Mamy zbieżkę. Dobra, muszą być baniaki chyba z paliwkiem, żeby można było to kurczę coś z tym. Chyba, że weźmiemy jeszcze to. Spróbujemy spalić, jak się nam nie uda, to już lecimy dalej. To nic nam nie da. Ja wam powiem, że lepiej to działa bez page file'a. O ty kurwa. Jeszcze prezenty od Ruski. Stary radziecki plakat. No to nic już nie daje, więc... Ani się nie rozwija w rosyjskim, ani nic. Anna musi być blisko. To pieczęć do odznaczania oficjalnych dokumentów Trójcy. Prawie nikt już takich nie używa. No dobra, to trzeba na razie skończyć tę kurna nierówną walkę. Ja jeszcze wziął kurna tamto. O, ładny to jest. No ale to już chyba kiedy indziej, już mi się nie chce teraz tym bawić. Dzięki za uwagę, cześć.